Mamy takie przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy. f jest funkcją liniową, a g jest funkcją wykładniczą w takiej postaci. g od x równa się a razy r do potęgi x, gdzie r jest jakąś stałą, większą od 0. No i tutaj w tabeli mamy wartości tych funkcji f i g w dwóch punktach, w zerze i w jedynce. I mając te dane, które tu są w tej tabelce, mamy znaleźć wzór funkcji f i wzór funkcji g. No ja sobie tutaj wcześniej skopiowałem ten kawałek na moją tablicę, no i teraz dla przykładu rozwiążę to zadanie. To zaczniemy może od tej funkcji liniowej, bo to jest prostsze. Czyli funkcja liniowa to jest funkcja f. Czyli f od x ma wzór a razy x dodać b, gdzie a i b są jakimiś stałymi. No i żeby znaleźć wzór tej funkcji, to musimy znaleźć te stałe. No i wiemy, że wartość funkcji f w zerze jest równa 10. Czyli wiemy, że f od 0 jest równe 10. No a z drugiej strony f od 0 to jest a razy 0 dodać b. No ale a razy 0 to jest 0, więc zostaje nam tylko b. No to skoro f od 0 jest równe 10 i f od 0 jest równe b, no to widzimy, że z tych dwóch równań wynika, że b musi być równe 10 po prostu. No dobrze, no i teraz, jak już obliczymy b, to obliczymy też łatwo a, dlatego że wiemy, że f od 1 to jest a razy 1 dodać b. No ale b to jest 10, czyli to jest a razy 1 to jest po prostu a, dodać 10. A z tabelki wiemy, że f od 1 to jest tutaj napisane, że to jest po prostu równe 6. Czyli z tych dwóch równań wynika, że a dodać 10 jest równe 6. Mogę od obu stron odjąć 10, czyli dostanę równanie, że a jest równe 6 odjąć 10, czyli a jest równe minus 4. Czyli wiem już, że nasza funkcja f ma taki wzór, że f od x jest równe minus 4 razy x. Dodać 10. To jest wzór mojej funkcji liniowej. Tak mi wyszło. Obliczyłem wzór mojej funkcji liniowej. No a teraz muszę znaleźć jeszcze wzór tej funkcji wykładniczej, czyli wiemy, że funkcja g od x jest w postaci a razy r do potęgi x. No i a i r to są pewne nieznane stałe, które muszę teraz obliczyć, znając wartości tej funkcji w dwóch punktach. No to zacznijmy od tej pierwszej informacji. Wiemy, że g od 0 to jest 16. To jest równe 16. No a z drugiej strony wiemy, że g od 0, korzystając ze wzoru naszej funkcji, że to jest a razy r, no x jest równe 0, czyli r do potęgi zerowej. No i to jest bardzo fajne, bo to nam pozwoli obliczyć od razu a. Dlatego, że jeżeli tutaj mamy 0, no to r do potęgi zerowej to jest po prostu 1, jakakolwiek liczba większa od zera podniesiona do potęgi zerowej, daje 1, czyli to jest po prostu równe A. Czyli to jest akurat bardzo wygodne, że podali nam tutaj wartości tych funkcji w zerze. Bo dzięki temu tutaj łatwo obliczyliśmy b, bo po prostu tutaj. To nie zależy od wartości A, po prostu b od razu mieliśmy za darmo, że B jest równe 10, bo jest po prostu równe tej wartości. Tak samo tutaj od razu obliczymy sobie, że a będzie równe 16. No bo wiemy, że g od 0 to jest 16, to mamy z tabeli. No a to mamy ze wzoru naszej funkcji, no więc z porównania tych dwóch równań widzimy, że a musi być równe 16, tak jak już mówiłem. Czyli wiemy, że nasza funkcja ma postać g od x, że to jest 16 razy jakieś r do potęgi x. No teraz ile jest równe r? No to to wyliczymy, korzystając z tej informacji, że wartość funkcji g w jedynce jest równa 12, czyli wiemy, że g od 1 to jest 12. No a z drugiej strony wiemy, że funkcja ma taki wzór, czyli g od 1. Jak wstawimy jedynkę do tego wzoru, to będzie równe 16 razy r do potęgi pierwszej. No r do potęgi pierwszej to jest po prostu r, czyli to jest 16 razy r. No, i porównując te dwa równania ze sobą, widzimy, że 16R musi być równe 12. To, żeby obliczyć r, to wystarczy teraz obie strony tego równania podzielić przez 16 i dostaniemy, że r jest równe 12 podzielone przez 16. To się skróci przez 4, czyli r będzie równe 3 czwarte. r jest równe 3 czwarte. A było równe 16, no to mogę napisać teraz wzór mojej funkcji, funkcji g. g od x to się równa. A jest równe 16, czyli to jest 16 razy r do potęgi x, czyli 3 czwarte do potęgi x. No to jestem teraz gotów, żeby wpisać te wartości do mojego formularza. Czyli tak, funkcja f ma wzór. Minus 4 razy x dodać 10. Sprawdźmy, czy to tak wyszło. Minus 4 razy x dodać 10, a funkcja g to jest 16 razy 3 czwarte do potęgi x. Czyli tutaj będę miał 16 razy 3 czwarte do potęgi x. Sprawdźmy, czy się zgadza. Dobrze zrobiliśmy, dobrze rozwiązaliśmy zadanie. Zachęcam do samodzielnego rozwiązywania tych zadań. No i zachęcam do tego, żeby zarejestrować się, założyć sobie konto na naszym portalu i korzystać z pełni jego funkcjonalności.